Witam Was bardzo serdecznie po urlopie. Tak, Wy nie odczuliście tego urlopu, natomiast ja jak najbardziej odczułam ten czas przerwy makijażowej, a dzisiaj będzie temat iście, słuchajcie, też myślę z podtekstem dużym wakacyjnym, bo mam tutaj przed sobą kolekcję, którą wypuściła Eva Red Lipstick Monster razem z marką Belle, która jest ogólnie dostępna też w Biedronce. Bardzo fajna inicjatywa. Fajnie, że te kosmetyki, słuchajcie, są przystępne cenowo. Lubię. Natomiast wiecie o tym, że ja w ostatnim czasie bardzo narzekałam, że te kolekcje wypuszczane z Belle są takie trochę przesypywane, wiecie, z opakowania do opakowania, że wypuszczane są nowe niby kolekcje, ale my już to widzieliśmy, że częściowo, że tak powiem, nie są to kolekcje dedykowane takie, wiecie, dla osób, które malują. Można wśród tych kolekcji znaleźć, słuchajcie, perełki, można wśród tych kolekcji znaleźć zawsze jakiś jeden fajny produkt, natomiast tak, żeby całość jakby tych wszystkich, całokształt tych kolekcji nie do końca w ostatnim czasie już nawet powiedziałam publicznie i oficjalnie, że się poddałam z testowaniem Belle z Biedronki, ponieważ no już taka byłam troszeczkę zawiedziona niektórymi produktami, ale poprzednia kolekcja, w której był dostępny ten taki mango puder, taki mokry puder na twarz i ten rozświetlacz, no coś pięknego, po prostu bardzo mi się spodobały. Gdy dowiedziałam się, a dowiedziałam się w trakcie urlopu, jeszcze zanim Ewa jakby dała do publicznej informacji, że z kim będzie ta kolekcja, zostałam zapytana przez Ewę oczywiście, czy przyjmę od niej paczkę PR-ową, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo nie musiałabym teraz robić, wiecie, turu po całym Olsztynie, żeby szukać tej kolekcji, żeby ją przetestować, bo i tak bym ją przetestowała, bo zawsze jestem ciekawa tych naszych podwórkowych koleżanek kolekcji, które tworzą. I to jest taka kolekcja, powiedziałabym, w 100% Ewy. Ewa robi bardzo fajne makijaże, takie powiedziałabym właśnie festiwalowe, takie nietypowe, na bazie eyelinerów. Myślę, że w tej kolekcji Ewa zawarła siebie, bo ja już sobie tutaj oglądam. Obejrzałam też sobie całe, w ogóle wracałam, słuchajcie, z wakacji i dzieciaki poszły spać po samolocie, też takie umordowane. I ja sobie włączyłam na słuchawce jako podcast i słuchałam właśnie tego, jak Ewa opowiadała o tej kolekcji, jaki miała na to pomysł, zamysł, o każdym z tych produktów. I zgadzam się w 100%, że w tej kolekcji jest 100% Ewa. Mamy tutaj brokaty, świecidełka, żele brokatowe, na przykład do włosów, do ciała. Jest to taka, dlatego nazwałabym to taką typową kolekcją festiwalową. I jedyne rzeczy, które są takie, bym powiedziała, niefestiwalowe, to trzy pomadki, które są też w takich właśnie odcieniach. Tutaj mamy taki brązowo-czerwony, taki kolor pomadki, który jest... Może na chwilę obecną, jak jestem tak opalona, to ten kolor będzie wyglądał dosyć neutralnie na moich ustach. Mamy też taki nabłyszczacz brokatowy właśnie do ust, który wygląda bardzo imponująco. Przyznam szczerze, że chyba najwięcej tu jest drobinek brokatowych, też jestem ciekawa, jak będzie wyglądać na ustach. Nie ukrywam, że najbardziej podoba mi się ten 02 Tender, którym jest takim połączeniem różu właśnie z czerwienią troszeczkę i bardzo ładnie wygląda i chyba dzisiaj poleci. I powiedziałabym, że nawet maskara została trochę właśnie dopasowana, ale maskara to jest taka mega różowa maskara. Też jestem ciekawa, czy będzie widoczna na moich rzęsach, może jako taki akcent, gdzie nie, gdzie dodam. Ja nie przepadam za kolorowymi maskarami w makijażu. Lubię w takich akcentach mocno artystycznych, dlatego dzisiejszy make-up zrobię sobie chyba taki właśnie artystyczny. Bardzo natomiast zaciekawił mnie, słuchajcie, róż, te duo do policzków, bo jest bardzo fajnie przemyślane. Blokada jest tutaj, właśnie tych dwóch kolorów. Jestem ciekawa tej formuły, nie dotykałam. Dodatkowo jak patrzę teraz tak pod kątem światła, one mają w sobie drobinki, więc to jest mega fajne. I najbardziej czego się tak obawiałam, bo na filmie nie było to widoczne i wywołało moje przynajmniej szybsze bicie serca i pokładam w nim wielkie nadzieje, to jest duo rozświetlacz. I on jest taki trochę z pogranicza Fenty, napakowany drobinkami. Mamy tutaj i róż, i złoto. I tak przyglądałam się, jak Ewa aplikowała u siebie na twarzy, czy to będzie kolejny taki rozświetlacz pod tytułem srebrne drobiny rozbielające na twarzy. No bo ja jednak jestem trochę ciemniejsza na tej karnacji i zawsze obawiam się tego efektu, że będę miała białą łunę na twarzy. Natomiast u Ewy wyglądało to magicznie i jeśli to się okaże być hitem,
to naprawdę za te pieniądze będzie wow. Oczywiście jeśli chodzi o Freckle Pen, to ja nie używam takich rzeczy, ale dzisiaj też postaram się nim pobawić. Mamy również w kolekcji dostępne 3 eyelinery i 2 z nich są takimi eyelinero cieniami w kremie, tak to Ewa nazwała. Jeden z nich jest taki złoto-miedziany, drugi jest taki właśnie też zielony, ale z taką fioletową, niebieską drobinką. I drugi to jest szary-szary. Ciekawa jestem tej szarości. Moja mama kocha szarość, naprawdę. Zobaczymy jak z tymi eyelinerami, bo formułę Belle ma całkiem spoko. Pozostałe 4 produkty są to typowe takie produkty ozdobne, czyli mamy tutaj w tubce brokat, taki do włosów, do ciała, mamy również tutaj taki cień mega naciukany brokatem, który nazywa się Eyetopper, którego jeszcze nie dotykałam, jestem ciekawa czy nie jest szorstki, no bo wiecie, do oczu. No i mamy tutaj takie drobinki, to są też Magic Topery, które zatopione są po prostu takie rzeczy. Takie rzeczy już widziałam w Ingrid, Hania robiła też takie rzeczy w Glam Shopie. To są takie, wiecie, typowo festiwalowe rzeczy, na przykład jak idziecie gdzieś na imprezę i chcecie sobie dodać takiego ekstremalnego blasku, czy coś w tym stylu. Moje dzieciaki uwielbiają takie rzeczy, więc myślę, że tutaj w domu to się zużyje. Idą teraz imprezy, lato, dziewczyny lubią się wysmarować brokatem, Majka szczególnie, to jest w ogóle dziecko unicorna, więc ona uwielbia wszelkiego rodzaju brokaty, inne rzeczy, więc myślę, że my to zużyjemy, jeśli chodzi o te brokaciki. Dobra, słuchajcie, dodatkowo jeszcze poprosiłam Magdę, będąc w trakcie na urlopie, żeby kupiła mi paletki z Mio i myślałam, z racji tego, że nie ma tutaj kolorystycznej palety, pomyślałam sobie, że fajnie by było użyć jakiejś takiej właśnie bazowej palety, tutaj przecieniować to oko, potem dodać tych eyelinerów i tak dalej. I mam te nowe paletki od My Secret, te piątki, które wyglądają trochę jak Mio. To będę porównywać, ale no taka prawda. I z tych wszystkich palet najbardziej mi chyba weszła ta Endless Summer, bo patrzyłam tutaj, tu jest też taka paletka Sparkling Mist, która jest taką paletką właśnie toperów. Trochę nie podoba mi się to, że wygląda to jak paleta Beauty Vitrix, ta wypuszczona przy współpracy właśnie z Mio. Wyglądają bardzo podobnie, nie wiem gdzie jest moja, gdzieś na dnie w szufladzie, więc nie będę jej wyciągać, ale wiecie chyba o którą chodzi. Nie lubię aż tak mocnych inspiracji, zawsze o tym mówię wprost. Kolejna to jest taki Summer Chill. No. I druga to jest taka bardziej neutralna paletka, która mi się też mega podoba i do tej karnacji na pewno jeszcze sięgnę nieraz po te paletki, żeby pokazać możliwości, a dzisiaj z takich rzeczy myślę nowszych to będzie właśnie ta paletka oraz kolekcja Ewy, więc przyciągam Was bliżej, nie przeciągając, lecimy z tym make-upem dzisiaj. No dobra, mam Was bliżej, więc sobie zaczniemy. Ja jestem taka, wiecie, podekscytowana, bo ja nie malowałam 7 dni, a w dodatku jeszcze zaczynam z grubej rury, jak to mówią, czyli jedziemy z tym festiwalem, nie? Czyli coś, w czym ja się czuję bardzo dobrze, czyli makijaże artystyczne. Jeśli pytacie, skąd ta opalenizna? Nie jest to samoopalacz. Jak widać, twarz bardzo mocno chroniłam, ale i też troszeczkę się opaliła. Ale temperatury były po prostu kozackie w Grecji. Uwierzcie mi, ciężko było, a w dodatku pokonały nas słone baseny. Dobra, nakładam bazę na powieki i lecimy z tą paletką. No dobra, baza na powiekach MAC Paint Pot w odcieniu Painterly. I mamy tutaj taką kolorystykę, taką pomarańczowo-koralową z żółtym. Jest jeden taki błysk na powiekę, taka bym powiedziała bardzo brzoskwiniowa. Zacznę sobie od najciemniejszego koloru, który sobie zapakuję na zewnętrzną część, czyli z lustru. No dobra, mam teraz ochotę na ten odcień koral. Są to takie, powiedziałabym, trochę na pograniczu neonu cienie. Na razie jest ok, zobaczymy jak się będą łączyć.
teraz pomiędzy wezmę sobie ten odcień Peaches, bo mam za duży kontrast między odcieniami. Ok, czas na ten żółty kolor, Sunny Day. Tutaj wyjeżdżam dosyć wysoko. No dobra, jeśli chodzi o maty, wyciągnęłam maks możliwości i są to bardzo trudne kolory, są to bardzo pastelowe kolory, które nadają się do takiego, wiecie, makijażu niekoniecznie na co dzień. Wezmę jeszcze może tego koralowego odcienia tutaj, blenduję. Generalnie nie podoba mi się przejścia między kolorystyką, bo cienie łączą się ze sobą całkiem spoko, ale jakby tonacja jest trudna, by uzyskać takie płynne. Dobra, tak się to prezentuje. Muszę sobie oczyścić tutaj tą przestrzeń. No i będę przechodzić pomału do tych produktów od Ewy. Dobra, jeszcze pomyślałam sobie, że skoro ta maskara jest taka różowa, a chciałabym ją tutaj troszeczkę użyć, to wezmę sobie kredkę KVD, którą dam na linię wodną. Uwielbiam te kredki, szkoda, że one nie są już dostępne. To jest Sexer odcień. To jest najlepsza formuła kredek kolorowych na linię wodną ever. Ale kolorowo! Teraz biorę sobie ten najciemniejszy właśnie z tej paletki Endless Summer. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam to połączenie różu w ogóle z pomarańczą. Drugi to będzie ten odcień Coral. A później już po korektorze jeszcze dodam chyba więcej żółtego w wewnętrznym kąciku. Ogólnie spoko się nimi pracuje, tymi cieniami, tylko te kolory są, no nie należą do najłatwiejszych, nie? Dobra. Czas na eyelinery. Słuchajcie, eyelinery. Gdzie one są? Tu ich nie ma. Tu są. Tuż do kresek, czyli ten szarny. Tuż do kresek, czyli ten szary. Płynna i jednolita formuła zapewnia równomierne, intensywne krycie tuż przy pierwszej aplikacji, a precyzyjny pędzelek pozwala osiągnąć idealnie równą kreskę. Po zastygnięciu eyeliner nie pęka, nie kruszy się i daje długotrwały matowy efekt. Produkt dostępny w jednym kolorze Ashi. Pozostałe dwa są to metaliczne, tak jak wam wspomniałam, i to już jest liner i shadow, ale ja myślałam właśnie o tym, żeby tutaj zapadać tą szarą kreskę. Nie wiem jak to będzie wyglądać, bo to jest taki szary, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy ja powinnam najpierw brokat? Nie, najpierw powinnam kreskę. Nie wiem, czy wy też to widzicie, ale on na cieniowaniu troszeczkę ciemnieje. Jestem ciekawa, czy on tak zastygnie i ściemnieje. Byłoby fajnie. Zresztą przekonamy się, zobaczymy za chwilę. Druga kreska i zaraz do was wracam. No dobra, kreski zrobione.
fajnie się to robi. One dosyć mocno sztywnieją. No zobaczymy, czy to nie będzie pękać, ale nie sądzę. Nałożyłam taką jedną sporą warstwę i teraz jestem ciekawa tego właśnie glitter Eye Toppera, jak on będzie wyglądał na powiekach, bo jest tu napisane: długotrwały brokatowy cień do powiek to idealne dopełnienie Twojego makijażu oka, o które zadbała Red Lipstick Monster. Dzięki zawartości w składzie perłowych pigmentów oraz oliwy z oliwek, kosmetyk nada się na powieki, równomiernie nadając im błyszczące wykończenie. No zobaczymy. No jest to takie, słuchajcie, true holo. Naprawdę takie true holo i on nie jest taki szorstki bardzo mocno. Zgadzam się z tym, że jest on dosyć miękki pod tym palcem. Nie wiem, jak to tutaj mi wejdzie, ale chciałabym dać na środek powieki. Zobaczymy, czy wejdzie bez niczego. Wydaje się, że weszło bez niczego. Ja sobie nabrałam tutaj i stąd już nabieram. Jakbyście w tle słyszeli moje dzieci, to normalne. Są wakacje, dzieci na chacie. Nie no, błyszczy się to niemożliwie. Gdzie jest z malokam? No dobra, i teraz chwila prawdy, jeśli chodzi o tą kolorową maskarę. Nazywa się Unreal i zobaczymy, czy ona poradzi sobie z moimi rzęsami. Tak, no niby coś tam widać na tych moich rzęsach, ale nie jest to efekt, który bym nazwała, że ogarnie, wiecie, takie dosyć krótkie te rzęsy. No nie jest to dla mnie przynajmniej efekt zadowalający, nie zostawiłabym tak rzęs, bo ich praktycznie nie widać. Ja wiem, że ja mam cieniowanie i tutaj dużo kolorów i to też się gubi gdzieś tam, ale maskara ta totalnie nie robi nic, jeśli chodzi o moje rzęsy. Sięgam po Fenty. Ja uważam, że moje rzęsy po prostu nie są stworzone do kolorowych maskar, bo u mnie najlepiej wygląda po prostu brązowa albo czarna maskara. Chyba bardziej cieszyłabym się, gdyby maskara była w ogóle w szarym odcieniu, bo jeszcze takiej nie widziałam na rynku. No dobra, rzęsy przyklejone, klawier White Duo dwójki, jak zwykle 13, 12, 11 i 10. No i ja się tak po prostu czuję najlepiej, to nie jest tak, wiecie. Zastanawiałam się jeszcze, jak tutaj sobie zastosować te pozostałe eyelinery zielone i myślę, żeby tutaj wykonać taki kształt. Próbowałam bawić się tymi szablonami, które zostały dołożone tutaj w paczce PR-owej, natomiast one już na cieniowanie się nie chcą aż tak przykleić i odstają, ale jakby zainspirowana tym kształtem, może uda mi się narysować coś, wiecie, po swojemu, więc będę próbowała. No dobra, jak się bawić, to się bawić, coś tam wyszło. A ten miedziano-złoty, który nazywa się Brassy. Dam wewnętrznym kąciku, żeby dać taki błyszczący akcent. No dobra, słuchajcie, chyba jestem gotowa, żeby wytuszować w ogóle dolne rzęsy. Właśnie na tych dolnych rzęsach spróbuję po raz kolejny tej maskary różowej.
Już różowy na różowym, to wiecie, będzie prawie niewidoczny. Faktycznie coś tam widać, ale szału nie ma. No ale różowy na różowym, trzeba to podkreślić bardzo głośno i wyraźnie, nie będzie aż tak widoczny, ale myślę, że jest to efekt w jakimś stopniu zadowalający. No dobra, myślę, że czas na podkład. Mam tutaj ciemniejszą wersję 4-5, zobaczymy, czy będzie dla mnie dobra, ale myślę, że tak. Jak nie, to będę musiała sobie kupić jeszcze ciemniejszą, ale chyba będzie ok. L'Oreal True Match Nude Tinted Serum. Jeden z moich ulubionych. 4-5 będzie okejka, myślę. Czas na korektor i wezmę sobie z Giorgio Armani. Jest to Power Fabric w odcieniu numer 5. Są dla mnie teraz chyba najlepsze, jeśli chodzi o kolor. No dobra, czas na kremowy bronzer. Czy ja coś znajdę w mojej szufladzie? Chyba wezmę sobie ten z Rare Beauty. On jest dosyć ciemny. To jest Happy Soul. Pędzelek to jest Paeze. To jest z serii Minerals i to jest 02. No i teraz szczerze nie mogę się doczekać właśnie tych róży, bo mają być to takie musowe konsystencje. Ja uwielbiam róże w kremie. Najpierw wezmę sobie ten... Oj! A to jest jak masło. Naprawdę mega krem. Wzięłam za dużo. Myślałam, że to jest bardziej stężone. Dobra, zrobimy sobie tak. Z jednej strony pokażę Wam, jak wygląda jeden kolor, a później położę drugi kolor, a potem położę na jeden drugi kolor, jeśli wiecie, o co chodzi, żeby wyrównać. Ale jest to konsystencja lekka i ten kolor jest dosyć subtelny. Zobaczcie, sporo nakładam. Biorę gąbkę czystą stroną. Ładny jest, bardzo ładny odcień, ale nie wiedziałam, że on jest taki chłodny. Ja Wam mówiła o nim, że on jest chłodny. Na każdej karnacji wygląda inaczej, u mnie on zdecydowanie jest cieplejszy. Dobra, ten drugi, już nauczona doświadczeniem, delikatnie. Ten kolor mi się bardziej podoba, nie ukrywam. Pamiętajcie, że róże kładzione na podkład zawsze są subtelniejsze niż na gołą skórę. I mają taką drobinkę rozświetlającą w sobie, co jest na mega plus. Dobrze, że nie jest to taki płaski mat w kolorze. Tak wygląda jeden kolor, tak wygląda drugi kolor. Zdecydowanie to jest mój odcień. Ale żeby się wyrównać, dorzucam do tego ten, do tamtego tamten i mieszam te dwa odcienie ze sobą. Bardzo, bardzo ładne róże. Bardzo ładne róże. Naprawdę mega. Dobra, czas się troszeczkę upudrować. Czas się troszeczkę upudrować i biorę Paeze Puff Cloud. Wersja do oczu. Zanim, to jeszcze tą pudrowość trochę zdejmę. Rare Beauty. Mam już możliwie czystej strony na gąbce, żeby docisnąć odrobinę. No dobra, i teraz. Teraz jest ten czas. Rozświetlacz. Jestem go mega ciekawa. Po prostu jestem go tak ciekawa.
Zacznę sobie od tego złota. Pokażę Wam oczywiście osobno, tak jak w przypadku. Jest dosyć luźno spresowany. Dobrze wchodzi na pędzel. To jest ten złoty. O tak. Jest duochromowy. O tak. Wiecie, co mi przypomina? Ten rozświetlacz z Too Faced. Oj, kocham takie duochromy. Dziękuję Ci, Ewa, zrobiłaś coś przystępnej ceny i poproszę zapas na całe życie. Kupię sobie. Na pewno sobie jeszcze dokupię jedno opakowanie, jak będę w Biedronce. Tak wygląda sam ten złoty. On ma też różową i pomarańczową drobinkę. O tak. Ja kocham takie duochromy. Dobra, zmienimy pędzel. Zobaczmy różowy. Jeśli różowy będzie z różowym podtonem, to Ewa, kocham Cię. O tak! Mamy to. Jest róż, jest fiolet, jest dyskoteka, jest milion drobin. Jest absolutnie przepiękny. Absolutnie przepiękny. Tak. Tego oczekuję od duochromowych rozświetlaczy. Tak. Kocham, uwielbiam, polecam. Nie wykupcie wszystkich, proszę. Totalnie przepiękny. Totalnie przepiękny. Nie wiem, który kocham bardziej. Chyba dwa naraz. O tak. Dobra, dokładam tutaj złota. Ale się będę świecić. A co? Zbierę ten róż. Absolutnie przepiękny. Muszę więcej dołożyć, bo już mam tyle tego, że ohohoho. Pędzel. Miksik, miksik. Blending, blending. Podoba mi się to, że są transparentne w bazie i nie widać tego wykończenia. Wiecie, bokiem twarzy jest taki delikatny złoty poblask. Mega. O tak. Ja Wam powiem tak, każdy robi użytkowe rozświetlacze. Szampańskie, białe, złote i tak dalej. Tego na rynku jest tyle, że jest taki mega przesyt. A jak wchodzi coś takiego, to jest takie wow. I tyle Wam powiem. Ale przez ten rozświetlacz zginął mi całkowicie róż. Więc chodź tu róż i już. Jeszcze wezmę odrobinę, dorzucę na to wszystko tego różu w tym cieplejszym odcieniu. Bo chciałabym, żeby on mi tutaj jednak był trochę widoczny. Bo każde rozświetlenie zżera. Jestem zachwycona. Zachwycona tym rozświetlaczem. I czuję, że potrzebuję go więcej wszędzie. Dobra, jeszcze sobie dorzucę tutaj. Awesome. Jak festiwal, to festiwal. A jeszcze do brokatów nie przeszłam, nie? Dobra. Mamy takie eyetopery żelowe z taką dużą, dużą drobinką i jest tutaj taki właśnie bardziej różowy i to jest numerek Magic Topper, ma to numerek, jest jeden pipi, a drugi dipi. Wezmę sobie pipi. Ta nazwa mi się kojarzy, tak wiecie, uroczo. Bo mam córki i u nas określenie pipi, to wiecie co to. Dobra, biorę sobie pędzelek, nabieram. I oczywiście musimy dać akcent. Zobaczymy, jak się będzie przenosić. Jak festiwal, to festiwal. I chciałabym tutaj zrobić takie oczy zapłakane unicorna. Nie no, dałam się ponieść. Dałam się ponieść tej kolekcji. I może ten drugi
brokacik, ten bardziej niebieski dam tutaj wyżej, to jest ten drugi odcień DB. Okej, okay, podoba mi się. Dobra, jeśli chodzi o piegi, no to spróbujemy, chociaż ja fanką piegów nie jestem, bardziej lubię sobie odtwarzać moje pieprzyki, które mam na twarzy, bo to dodaje takiej trójwymiarowości w twarzy. To ma być taki bardziej rudy odcień, ale u mnie wygląda bardzo naturalnie. Taki subtelny efekt, troszeczkę piegów na nosie, nie za dużo. No mówię, no to jest akurat taki jeden z tych produktów, bez których ja potrafię żyć, więc tak, dobra. Jeśli chodzi o pomadki, no to mamy 01 i warto jest tutaj wspomnieć o kształcie, bo to taki, wiecie, róg jednorożca, taki w stylu Ewy. To ma być ten najjaśniejszy odcień. Jest dosyć chłodny, to nie jest kompletnie moja tonacja. U mnie takie pomadki wypadają mega, mega sino. To jest ta jedynka. Ale pigment jest imponujący przy pierwszym przesunięciu. Tu mamy odcień numer 2, o którym myślę, żeby położyć. Ten, który Wam pokazywałam na początku i uważam, że jest bardzo ładny. Do tego makijażu będzie pasować. Natomiast odcień numer 3, to już jest totalnie nie moja bajka. Nie lubię takich ciemnych, prawie że krwawych ust. Tak wyglądają te trzy odcienie. No i mamy sobie ten toperek. Mega brokatowy. Zobaczmy, jak on wygląda. No i tutaj jest bardzo dużo drobinek. No i dobra, to co? Lecimy z tym odcieniem. Nawet nie wiem, jak go nazwać. To jest taki koral? A ja myślę, że tutaj będzie hasać. No, pigment pomadki to jest imponujący. Widać, że jest to taka nowa formuła Belle. No, kolor to jest imponujący. Imponujący. Krycie jak na pomadkę jest imponujące, naprawdę. Jestem ciekawa jeszcze tego nabłyszczacza, ale nie chciałabym zepsuć, bo podoba mi się. Ta pomadka też nie jest taka stricte matowa, wiecie? Ona jest taka trochę jakby z metalicznym poblaskiem, więc mamy tutaj taką naprawdę festiwalową kolekcję. To nie jest taki mat, bo on się błyszczy. Jest tu troszeczkę perły w tej pomadce. Ale jakoś nie czuję tego topera, może trochę tak palcem zbiorę tutaj z tego swatcha. Nie chciałam, że on mi ochłodził ten kolor. Jak się bać, to się bać. Ten brokat w tej pomadce jest dosyć szorstki. Może robić za peeling. Czy coś mi tutaj to wniosło? Na pewno wniosło na pomadkę, bo ją trochę ubrudziło. A myślę, że jestem gotowa na podsumowanie. No dobra, właśnie zauważyłam, słuchajcie, że rozładował mi się mikrofon. Nie wiem, na którym etapie, bo jeszcze teraz nie przeglądałam plików i nie sprawdzałam, ale pewnie będziecie mieli voice over na niektórych momentach. Mam nadzieję, że na samym końcu gdzieś mi się on rozładował, a nie w połowie filmu, bo będzie dramat. Natomiast cieszę się, że się zorientowałam, bo po prostu poszłam do toalety i zobaczyłam i mówię: o nie. Natomiast teraz skupię się na takim, wiecie, mocnym podsumowaniu każdego z tych produktów. Zacznę sobie od tej paletki My Secret Endless Summer. Tak jak powiedziałam już w trakcie,
A nie wiem, czy mi ucięło, czy też nie. Cienie te są bardzo fajne jako taki dodatek do makijażu, do zabawy z makijażem. Pigmentowi nic nie można zarzucić. Fajnie mi się tą jedną paletką pracowało, wszystko ok. Z tym, że wszystkie te trzy odcienie pomarańczy są tak bardzo na jednym poziomie, że ciężko jest uzyskać taki efekt ładnego ombre i przejścia między tymi kolorami. Nie jest to paletka, uważam, mega samodzielna, tylko jest to taki dodatek do makijażu. Zdecydowany minus za duże podobieństwo do palet wizualny Mio, bo na pierwszy rzut oka mi się trochę to myli, jak się patrzę, one są dużo węższe. To są takie detale. Natomiast uważam, że można było po prostu zrobić to trochę inaczej i niekoniecznie po prostu wpadać, tak jak w przypadku właśnie tej Sparkling Mist, aż tak blisko palety, którą stworzyła Vanessa, bo jakby no uszanujmy fakt, że po prostu ktoś coś tworzy, a tym bardziej jeśli jest to polski twórca, no to ja to wspieram bardzo mocno, nie lubię takich sytuacji, kiedy coś jest bardzo podobne, tak samo jakby ktoś wypuścił jakby identyczną paletę jak moja, czułabym się taka trochę oszukana, wiecie, że ktoś tak mocno się zainspirował jakby kolorystyką z mojej palety, ponieważ no ktoś nad tym ciężko pracował, żeby to wyglądało tak jak wygląda i uważam, że tutaj inspiracja jest dosyć mocna. Dobra, pomijając ten fakt, paletki same w sobie są naprawdę fajne, ale też nie należą do najtańszych, bo kosztują 59 zł, słuchajcie. 50-59 zł, jakoś tak, bo wysyłałam Magdzie pieniążki i za 4 paletki wyszło 200, więc uważam, że całkiem sporo, jak za 5 cieni, tak, umówmy się, bo to jest 5 cieni, to uważam, że cena jest też spora. A teraz przejdziemy, słuchajcie, do podsumowania kolekcji Ewy. Jak ja to widzę? Jedynego produktu, którego nie użyłam, a zastanawiałam się i bardzo mocno się wahałam, to jest ten brokat taki na ciało. Może się gdzieś smagnę jeszcze? Jak myślicie? Może się gdzieś smagnę, no żeby nie być taka, wiecie, gołosłowna. Ma być to brokat do ciała. Dobra, lecimy. Dobra, zrobimy sobie festiwalowe smarowanie. Nie jest to produkt pierwszej potrzeby, jeśli rozumiecie, o co chodzi, ale zdecydowanie drobinki są ładne. Ładnie się to przenosi na ciało. Fajnie to wygląda. Chciałam sobie początkowo dać na włosy, ale dopiero co je umyłam. Jakoś tak nie czuję potrzeby tutaj takiego aż mocnego szaleństwa i tak tu się dzieje na tej twarzy, wiecie, o co chodzi. Dobra, może podzielę sobie jakby te produkty na rzeczy i zacznę od tych, które są mega warte waszej uwagi. Zdecydowanie rozświetlacz i róż. To jest rozświetlacz, na który czekałam na polskiej scenie, ponieważ przypominają mi te duochromowe rozświetlacze z Too Faced, naciukane drobinkami, duochrom, w ogóle ten złoty duochrom w pomarańcz, o w ogóle, o tak. Jakby Ewa czytała mi w myślach. No to jest po prostu coś pięknego. Róż też opalizujący na fiolet. Uwielbiam duochromowe rozświetlacze i używam ich naprawdę na co dzień, bo lubię sobie dodać po prostu takiego czegoś innego na policzku. One też super podbijają właśnie róż na policzkach, więc jest to zdecydowanie mega sprawa i po to bym biegła. Naprawdę bym po to biegła i bym to kupowała i sama sobie jeszcze dokupię jeden, żeby mieć, po prostu. Jeśli chodzi o róż, bardzo musowa konsystencja, tak jak widzicie, no po prostu pędzel wpadł mi do środka, natomiast bardzo ładne kolory, nie ma się do czego przyczepić, zgodzę się z tym, że jest to coś innego niż dotychczas Belle produkowało, więc widać, że tutaj się napracowano nad tą formułą, bo nie ma się kompletnie do czego przyczepić. Kolejne produkty, które ocenię, są to, słuchajcie, eyelinery. Bardzo fajnie mi się pracowało tymi eyelinerami, bardzo fajny jest ten zielony kolor. Ten złoty, no to jest taki dla mnie eyeliner, ten złoto-miedziany, to jest taki eyeliner, którego ja tutaj nie czuję potrzeby większego używania, mogę gdzieś tam wewnętrznym kąciku użyć, ale też ani mi nie zawiły oczy, a ja mam ultra wrażliwe oczy. No a ten szary bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten szary, jak na mój gust jest troszeczkę za jasny, ale to jest jedyne ale, bo i konsystencja, i wszystko pięknie się naprawdę tutaj położyło, rysowało, bardzo precyzyjna końcówka, więc też uważam, że są one bardzo, bardzo, bardzo udane. Co tutaj mamy jeszcze w kolekcji? Pomadki to na koniec sobie zostawimy. Topper, ten Glitter Eye Topper. Tutaj się chciałam przyjrzeć, czy po jakimś czasie nie dzieje się tak, że on się wałkuje. Nie.
Nałożony taki solo na powiekę może być fajnym na przykład pomysłem do tego, słuchajcie, żeby sobie po prostu nadać odrobinę błysku. Myślałam, że jak go początkowo zeswatchowałam, że to będzie takie czysty holo i tutaj będzie się to gryzło z tymi pomarańczami, ale nie. Naprawdę nie. Ładnie wygląda na powiekach, w ogóle położony bez żadnego glitter primera, bez żadnej bazy innej, więc na mega duży plus. Super naprawdę sprawa. Dwa produkty, z których nie jestem zadowolona, to nie są produkty mojej pierwszej potrzeby, to jest kolorowa maskara i freckle pen, dlatego że ja nie lubię piegów dorabiać sobie. Od czasu do czasu może jak jestem opalona, ale to nie jest to, ja bardziej pracuję na tych pieprzykach, które już mam, bo ja ich mam też sporo swoich naturalnych pieprzyków i do odtworzenia pieprzyków jest on super. Natomiast najsłabszym ogniwem u mnie oczywiście, to jest tylko moje zdanie, jest różowa maskara. Ona kompletnie nic nie robi z moimi rzęsami, no nie buduje mi tej objętości. Może gdybym sobie wzięła, przykleiła te sztuczne i na te sztuczne utoperowała po prostu tą maskarą, bo ona jest super napigmentowana, ona widać, że ona ma dużo tego różowego pigmentu. Ale u mnie się to kompletnie nie sprawdza. Ja nie lubię tego typu maskar. Jeszcze od czasu do czasu sięgnę po niebieską maskarę. Mam brązową tęczówkę oka, ale niekoniecznie taka różowa, ognista maskara to jest coś, co ja potrzebuję. Ale Ewa ma przepiękne takie niebieskie, głębokie oczy i taki kolor mega ją podbija, więc rozumiem, dlaczego taką maskarę stworzyła. Jeśli chodzi o te takie żelki z tymi właśnie ozdobami, jest to mega super sprawa, ale to jest typowy produkt, słuchajcie, festiwalowy. No ja tego nie widzę w swoim codziennym makijażu, chociaż rozumiem tą potrzebę, na przykład baw się makijażem, eksperymentuj sama ze sobą. Nie jest to produkt taki, wiecie, pierwszej potrzeby i użytkowy, natomiast sama lubię w artystycznych makijażach coś takiego, dlatego na pewno sobie to zostawię. Jeśli chodzi o pomadki, przepiękny jest ten odcień, trochę się nasi na zęba, ale to jest mój problem, bo ja mam wysuniętą szczękę do przodu, wiecie o co chodzi. Przepiękny jest ten odcień. Jedyny kolor, który mi się tak naprawdę mega podoba, to jest właśnie ten 02. Kolor, który Ewa określiła takim kolorem, który sobie od lat sama robiła i uważam, że to jest naprawdę mega kolor i przepięknie wygląda na ustach. Te dwa to kompletnie nie moja bajka. A co do tego toperowego, do tej toperowej tej pomadki, takiej mega brokatowej, dosyć szorstki jest ten brokat, nie podoba mi się to. Niewiele tutaj wnosi do tej pomadki położone na... Tak jak możecie sami zauważyć, no nie jest to jakoś tak, wiecie, produkt pierwszej potrzeby. Będę cały czas to powtarzać, ale mam pomadki, które są takie brokatowe i mają też taką bazę w środku, troszeczkę bardziej kolorystyczną, który spoko położyłabym na przykład z Stars from the Stars, które pokazywałam Wam też jakiś czas temu. I one mają takie fajne, że od razu są połączeniem i koloru i tego. A to ma być taki typowy topper, ja tego nie czuję. Ale szanuję, jeśli rozumiecie, o co chodzi. Kolekcja jest bardzo spójna. Kolekcja jest bardzo przemyślana. Widać, że popracowano nad jakością, bo ja, wiecie, ja bardzo często testuję produkty z Belle, jestem na ich liście PR-owej, pomimo zrzędzenia, jęczenia i bycia, wiecie, ja jestem zero-jedynkowa. Albo mi się coś podoba, albo mi się coś nie podoba. Jak mi się coś nie podoba, to o tym mówię. Nie uznaję czegoś takiego, że będę na siłę szukała pozytywu produktu, jeśli on mi się kompletnie nie sprawdza. Ja Wam od razu zawsze mówię szczerze, że coś będę używać albo nie będę używać. Jeśli chodzi o ostatnie kolekcje Belle, w tym na przykład jedną z najbardziej nieudanych kolekcji, którą ja uważam, to jest Jeansy. Kompletnie się tam nie dogadałam z częścią produktów, też Wam robiłam. Potem były kolejne kolekcje i tak... Zastanawiałam się, co oni mieli w głowie, jak to robili i widziałam, że też było przewalanie produktów po prostu tych, co się ostatnio sprzedały do nowych kolekcji, tak po prostu, wiecie, zapchaj dziurkę taką robili i to mi się trochę nie podobało i też o tym Wam mówiłam wprost, a tu widać, że pozwolili Ewie popracować nad jakością, bo te produkty, mam wrażenie, jest to zupełnie coś innego niż dotychczas spotkaliście w szafie Belle. Przynajmniej eyelinery uważam, że są poprawione na pigmentacji. Róż w kremie, takiego dobrego różu w kremie, to oni jeszcze nie mieli. Jeśli chodzi o rozświetlacz, też takiego dobrego nie mieli, ale oni potrafią w rozświetlacze, zawsze Wam to powtarzam. A jeśli chodzi o pomadki, zawsze potrafili w pomadki. Te są wyjątkowe, jeśli chodzi o pigmentację, bo są mega bogate. Reszta z tych produktów, to tak jak już powiedziałam. Uważam, Ewa, że zrobiłaś świetną robotę i zrobiłaś naprawdę świetne produkty, które są przystępne cenowo.
oddają w 100% Ciebie i Twój klimat, więc za to wielki szapoba. Jeszcze raz Ci serdecznie gratuluję, dzięki za tą paczkę, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawiam Wam jak zwykle sekcję komentarzy. No i co? No i dzisiaj już będę kończyć, jeszcze chwilę pochodzę w tym festiwalu, porobię zdjęcia, a potem wracam do rzeczywistości. Życzę Wam przepięknego dnia i przepraszam za te usterki techniczne, ale niestety no tak, tak to musi być. Wiecie, pierwsze nagranie po urlopie nie może być łatwe, miłe i przyjemne. Musi zawsze być coś pod górkę. W trakcie jeszcze też takich smaczków rozładował mi się 2 razy bateria do aparatu, bo przecież miałam wszystkie listwy powyłączane w studio, więc musiałam jeszcze zrobić sobie chwilową przerwę, żeby naładować baterię do aparatu. A, jeszcze mi się karta zablokowała, bo była pełna. Tak więc dzisiejsze nagrania były z przygodami, ale jestem wypoczęta, mam dużo energii i fajna kolekcja. Dzięki Wam dzisiaj za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!